Przedwojenny ekonomista Włodzimierz Wakal ukuł teorię o Polsce jako o państwie transportowym. Prosta konstatacja. To, że leżymy na skrzyżowaniu dróg północ-południe, wschód-zachód Europy, to, że u nas jest zwyczajnie równo, to stwarza fantastyczną okazję do tego, żeby Polskę zamienić w hub transportowy, przez które będą jechały towary właściwie we wszystkie strony kontynentu europejskiego. Dobrze wiemy, że póki co to właśnie tak zwane państwo transportowe było historycznie przekleństwem Polski, ponieważ ułatwiało transport wojsk z wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Ale dzisiaj, mniej więcej 9 dekad po słowach Włodzimierza Wakala, wygląda na to, że jego koncepcja państwa transportowego może się ziścić. O tym będzie nasz panel. Polska jako globalny hub transportowy. Nazywam się Agaton Koziński, mam zaszczyt prowadzić tak właśnie nazwany panel. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu prezesa zarządu PKP Cargo, pana Czesława Walsewicza. Na ile te naturalne to jest, na ile ta koncepcja jest wydumana Wakala, na ile rzeczywiście rzeczywistością i ma szansę się zrealizować w przewidywalnej przyszłości? Witam serdecznie, bardzo dziękuję. W pełni się zgadzam. Nasze położenie geograficzne na przecięciu dwóch szlaków komunikacyjnych, transportowych, północ-południe, wschód-zachód, nowy jedwabny szlak, czyli wschód-zachód. Do tego też bym dodał element siły polskiej gospodarki, dynamiki i rozwoju, który powoduje, że te ładunki, że wielkość przepływu ładunków jest istotna, staje się ważna. Również polska gospodarka coraz więcej produkuje, coraz więcej potrzebuje fabrykatów, później również przewiezienia czy wywiezienia części. Polska jest głównym producentem komponentów produkcji samochodów. Pewnie wiemy o tym, czy państwo wiecie. Więc w tym zakresie, dodając położenie, jak i również dynamikę rozwoju polskiej gospodarki, jest to teza absolutnie prawdziwa. Dodatkowo dodając to, że jesteśmy wschodnią granicą Unii Europejskiej, gdzie przecinają się właśnie te dwa szlaki główne, ale też i wymiana gospodarcza między częścią wschodnią Europy poza od Bugu, jak i również tą częścią zachodnią całej Europy. I potem również rozwiezienie tych ładunków wewnątrz kraju, również tutaj pan prezes pewnie powie o portach, inwestycje portowe, które powodują tą dla nas ważny element generatora ruchu ładunków, który występuje. Także z pewnością Polska może być tym głównym hubem transportowym Europy i ku temu ma wiele naturalnych zalet, plus również ten element wzrostu gospodarczego Polski na arenie międzynarodowej, a europejskiej z pewnością. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Połączony z nami przez internet jest pan Arnold Bresz, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe. Panie prezesie, w pana ocenie, jakie inwestycje strukturalne, tutaj pan prezes wymienił naturalne jakby, czy siła polskiej gospodarki, nie wiem, czy nazwać to naturalną, ale jest na pewno cecha Polski współczesnej. Czy te cechy, w jaki sposób wzmocnić, wybić te cechy, żeby wykorzystać w pełni potencjał, jaki mamy? Jakich inwestycji Polska potrzebuje? W którym kierunku należy rozwijać politykę transportową, żeby uzyskać efekt synergii między położeniem geograficznym i między siłą polskiej gospodarki? Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że tutaj najważniejszą częścią odpowiedzi na pytanie pana redaktora będzie stwierdzenie, że nie jesteśmy na etapie snucia planów, tylko jesteśmy już w trakcie gigantycznego programu inwestycyjnego, który realizowany jest przez naszą spółkę. Tu w wielu przypadkach również z pozostałymi zainteresowanymi graczami na rynku transportowym. W tej chwili polska sieć kolejowa podlega przebudowie w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Ten program kolejowy zakłada między innymi gruntowne modernizacje ciągów transportowych północ-południe i wschód-zachód. To też jest troszeczkę odejście od dotychczasowych praktyk. Do tej pory preferowany był ten kierunek wschód-zachód, linia ciąg E20, ciąg E30. One podlegają pracom
modernizacyjnym już od wielu lat. W tej chwili prowadzimy pracę na tych liniach, ale prowadzimy też pracę na liniach, które kierunkują ruch do portów, a z kolei nasze cztery wielkie porty morskie też podlegają w tej chwili w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej wielkim pracom. Tutaj oczywiście nie jest to działanie oderwane od działań podejmowanych przez operatorów w portach, ale chwalimy się tymi projektami, bo dzięki dofinansowaniu z funduszu CEF, łącząc Europę, w tej chwili stacje są część, powiem, że mamy cztery projekty może, bo to zabrakło tej informacji, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście i właściwie można powiedzieć, że część z tych projektów jest już prawie że na ukończeniu, a niektóre są już na tak zaawansowanym poziomie realizacji, że wkrótce będziemy mogli korzystać z pełni zmodernizowanych stacji portowych, co jest niezbędne do tego, żeby transport kolejowy był w stanie przejąć towary, które w tej chwili bardzo licznie spływają do naszych portów morskich. Tutaj wielkie ukłony dla zarządów portów morskich, bo te projekty i dofinansowanie, które uzyskaliśmy w ramach konkursów, to między innymi dzięki dobrej współpracy między zarządcami portów a zarządcą infrastruktury kolejowej. Dziękuję bardzo, panie prezesie. I z podobnym pytaniem do pana Andrzeja Olszewskiego, członka zarządu PKP SA. Tutaj pan prezes zaczął już opowiadać o tych inwestycjach, nie tylko wschód-zachód, ale również północ-południe. No to kiedy dojedziemy pociągiem do Budapesztu szybciej niż całą noc jadąc? To bardzo dobre pytanie do mojego poprzednika, do prezesa Bresza, ponieważ to prezes Bresz zajmuje się inwestycjami w infrastrukturę kolejową głównie i oczywiście spółka PKP PLK za ten odcinek na kolei odpowiada. Tak więc to pytanie powinno być skierowane przede wszystkim do prezesa Bresza. Ja mam nadzieję, że już niedługo prędkości uzyskiwane na polskich kolejach będą powyżej 200 km na godzinę na dłuższych odcinkach niż to jest dzisiaj w pewnych fragmentach właśnie trasy północ-południe, głównie między Warszawą a Katowicami czy Warszawą a Gdańskiem. Tam te prędkości dochodzą dziś do 200 km na godzinę. Mam nadzieję, że te prędkości będą przekraczane. Jeśli chodzi o inwestycje, za które odpowiada PKP SA, to głównie odpowiada za inwestycje dworcowe, czyli za infrastrukturę typowo pasażerską, która służy i jest wizytówką kolei, taką pierwszą wizytówką kolei w miastach i służy głównie pasażerom, nie transportowi towarów typu północ-południe, wschód-zachód. Tutaj oczywiście myślimy z PKP Cargo na temat rozwiązań co najmniej w dwóch miejscach. Powstają terminale, czy jest zamysł rozpoczęcia budowy terminali intermodalnych, to jest Duńska Wola, Karsznice oraz Emilianowo koło Bydgoszczy. Może dziękuję. Tyle z mojej strony na temat tych inwestycji w tej chwili. Dziękuję bardzo, panie prezesie. I pan Piotr Bura, dyrektor marketingu w komunikacji Port Gdańsk. To, co powiedział pan prezes Bresz, że... Łukasz Grańkę, prezes zarządu Portu Gdańsk. Przepraszam, miałem źle zapisane. Przepraszam pana. Pan Łukasz Grań. Panie prezesie, wspomniał pan prezes Bresz o tym, że szukają koleje synergii między portami a właśnie komunikacją morską. Z pana perspektywy, jak to wygląda? Czy rzeczywiście porty Gdańsk ma opinię miasta, które jest oknem na świat polskim? Czy rzeczywiście ta historyczna łatka jest cały czas aktualna? Tak, jest aktualne. Port w Gdańsku w tej chwili ma 49% udziału w przeładunkach morskich. Jesteśmy największym polskim portem, ale gdyby wracając do tego pierwszego pytania pana redaktora, czy Polska może stać się hubem?
W mojej ocenie, gdybyśmy zaczęli dzielić to na różne typy transportu, transportu morskiego, drogowego, kolejowego, to zdecydowanie o tym transporcie morskim możemy powiedzieć, że Polska już jest tym hubem dla rejonu Morza Bałtyckiego, dla Polski, dla naszych południowych sąsiadów. Wykorzystując właśnie oś tych połączeń oceanicznych z Chinami i nasz terminal DCT, do którego przypływają właśnie te największe kontenerowce świata, wykorzystując nasze połączenia, te tak zwane szprychy, tak i na Morzu Bałtyckim, jak również te kolejowe do naszych, na nasz rynek, czy też naszych południowych sąsiadów, śmiało można przyjąć tezę, że Polska jest na pewno morskim hubem transportowym. W tej chwili to, co należy robić, to po prostu rozbudowywać dalej jeszcze terminal kontenerowy, który funkcjonuje bardzo dobrze, bardzo dynamicznie, prężnie się w Gdańsku rozwija. Dalej ciągnąć te bardzo duże w tej chwili inwestycje infrastrukturalne, szczególnie w kolej, bo widzimy, że ten środek transportu ma naprawdę bardzo dużą przyszłość. Te inwestycje, o których tutaj pan prezes z PKP PLK opowiadał, one się genialnie wpisują właśnie w ten rozwój portu. Mało tego, my cały czas mówimy, że to nie dość, to nie koniec tych inwestycji. Tutaj wsłuchując się w głosy naszych operatorów, przewoźników kolejowych, my również tworzymy taką mapę potencjalnych wąskich gardeł. Jesteśmy w stałym dialogu właśnie z PKP PLK. Pokazujemy, rozmawiamy, staramy się wpisać właśnie w te plany inwestycyjne te odcinki torów w taki sposób, abyśmy mogli realnie zacząć konkurować właśnie z przewoźnikami, jakby z portami Europy Zachodniej. My musimy pamiętać, że tym dla powstania hubu w Polsce konieczne są naprawdę połączenia północ-południe, bo one będą się rozwijały. Dzięki takim inwestycjom, jak teraz realizowana przez PKP Cargo, Małaszewicze, to są właśnie terminale, które są w stanie przechwytywać ładunki, które lecą dalej, jadą do Europy Zachodniej. I następnie są właśnie w portach Europy Zachodniej przeładowywane na statki short sea i zaopatrywane jest czy Skandynawia, czy Wielka Brytania. To jest miejsce, w którym właśnie ten z tego jedwabnego szlaku ten kontener powinien zatrzymać się właśnie na terenie Polski i trafić czy do portu w Gdańsku, czy zostać rozwieziony dalej na południe do ostatecznego odbiorcy. A to, że potencjał jest u nas w gospodarce gigantyczny, świadczą między innymi, my jesteśmy jako port zawsze takim papierkiem lakmusowym sytuacji gospodarczej. W tej chwili to, co obserwujemy od początku roku, to wzrosty blisko 18% w wolumenie przeładowywanych towarów. To jest nie tylko odrobienie tej drobnej korekty, która miała miejsce w 2020 roku i była spowodowana COVID-em, ale również wyprzedzamy ten najlepszy historycznie rok w przeładunkach, rok 2019. W związku z tym te wszystkie dane, które w tej chwili mamy po 4 miesiącach, pokazują, że idziemy na kolejny historyczny wynik portu Gdańska. Bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Wracam do pana prezesa Walcewicza, no bo tutaj pan prezes Greń jakby na przykładzie swojego portu potwierdził pana tezę, że skrzyżowanie szlaków handlowych plus siła polskiej gospodarki to jest przepis na sukces. A czy pan się kiedyś zaryzykował zmierzyć skalę, jaki jest potencjał Polski? W jak dużym stopniu teraz wykorzystujemy nasz potencjał w możliwościach transportowych? W skrócie, czy kiedyś na przysłowie będzie mówić, stoją na transporcie jak Polacy, stoją na czymś jak Polacy na transporcie? Może stać się przysłowiowe, czy to nigdy na tą skalę nie damy rady jednak wejść? Oczywiście tak, odpowiadając z marszu, to co mi przychodzi do głowy, oceniając ewentualny potencjał i siłę Polski i jako hubu europejskiego, to chyba by świadczyła element tranzytu ładunków. Bo dzisiaj za rok 2020 przez Polskę przejechało około 75% ładunków w tranzycie, a 25% czy około 25% docelowo do Polski.
I to pokazuje też, jaki potencjał stoi przed nami, jaka jest możliwość absorpcji i możliwości przekierowania tych ładunków. I w tym oczywiście zagrożeniem mówienia o tym bycia hubem jest to, żebyśmy się nie stali krajem tranzytowym. I o tym chyba wszyscy mówimy. Kwestia odpowiedniej oferty, integracji różnych środków transportu i właśnie też portu w tym zakresie jako kluczowym z naszego perspektywy również rozwoju produktów. I te inwestycje rzeczywiście potwierdzam pana prezesa, szczególnie inwestycje kolejowe. Mam nadzieję, że w tym roku one się skończą z zapowiedzi. Też PKP, PLK no się zakończą, ta zdolność, mobilność przeładunku będzie znacząco większa. Więc ta szansa jest przed nami. Stąd też, jak też pan prezes Olszewski mówił o budowie terminala centralnego w Polsce, naszego w Karsznicach, wspólnie w współpracy z naszymi kolegami, to po to jest to, żeby ta oferta dla klienta, dla odbiorcy ostatecznego była jak najlepsza. Czyli rzeczywiście mówiąc o tym, że mamy ten potencjał stania się tym hubem, to my musimy zaproponować tą ofertę, poczynając właśnie od infrastruktury przeładunku, dowozu, a na końcu pełnego procesu, bo my jako PKP Cargo przekształcamy się w operatora logistycznego. Chcemy dowozić ładunek z punktu od drzwi do drzwi i w tym zakresie korzystając z różnych środków transportu, właśnie morskiego, przeładunkowego, później kolejowego, drogowego, przeładunek, załadunek. Ale też naszym wyzwaniem, poza oczywiście tym, że my jako operator logistyczny chcemy zdyskontować to, że jesteśmy nie krajem tranzytowym, tylko ostatecznym, to również z punktu widzenia polskiej gospodarki, jeżeli ładunek wpływa, jest krajem ostatecznym Polska, to z tego tytułu wpływają do budżetu Polski akcyza i VAT, gdzie się szacuje, że same tylko ulokowanie ostatecznego dostawcy ładunku w Polsce to jest wielkość rzędu 12-13 miliardów przy obecnym dziś złotych wpływu do polskiego budżetu. Czyli jest o co walczyć, jest ku temu potencjał i też od nas zależy, jak ten potencjał wykorzystamy. I pewnie za parę lat no, spotkamy się, możemy wtedy odpowiedzieć, czy to jest 75, to się stało 50 do 50, a myślę, że naszą ambicją jest odwrócenie tych proporcji, czyli 75 to jest to, co jest w Polsce, a 25 jako tranzyt. To jako taki, powiedziałbym, wskaźnik, do którego powinniśmy dążyć i mam nadzieję osiągniemy wspólnie, łącząc właśnie siły. Bardzo ciekawa obserwacja, że w kategoriach właśnie Polska jednak historycznie, jak na siebie patrzy, przynajmniej ja patrzyłem w kategoriach właśnie jednak bardziej tranzytu, że tranzyt jest korzyścią, a nie, ale ma pan rację, bardzo ciekawe do sumie proporcje. A pytanie do pana prezesa Bresza, które zadałem wcześniej do prezesa Olszewskiego, bo zapytałem o ten pociąg do Budapesztu bardziej symbolicznie, bo rzeczywiście połączenia północ-południe kolejowe to były takie no, niezbyt może wygodne, ujmując to delikatnie. Według pana, dlaczego w ogóle zmienia się ten paradygmat, że nagle przez tyle lat tych połączeń nie było i w sumie nikt za tym specjalnie nie tęsknił, zawsze można było pojechać do Budapesztu samochodem, a teraz nagle te połączenia są silnie budowane, ta silna inwestycja. Gdzie tu jest jakaś stopa zwrotu z inwestycji kolejowych północ-południe? Trudno byłoby mi oceniać działania poprzedników. Taką, a nie inną strategię przyjmowało państwo w tamtych latach. W tej chwili chciałbym podkreślić to ogólne nasze wspólne spojrzenie i próba osiągnięcia wspólnego celu w postaci przejęcia transportu, który do tej pory gdzieś bokami, nie wjeżdżając do Polski, dążył do portów chociażby morskich w Niemczech. My rozpatrując i szukając rozwiązań polepszających, to patrzymy od granicy południowej do samego miejsca rozładunku towaru w porcie na poszczególne wąskie gardy. Chciałbym podkreślić, że prowadzone są liczne inwestycje, które polegają na z jednej strony likwidowaniu wąskich gardeł i to takie działania realizujemy w ramach drobniejszych prac finansowanych z budżetu państwa. A z kolei zadania wielkie polegające na przebudowie praktycznie całej infrastruktury, nowych systemów sterowania ruchem kolejowym realizujemy w ramach dużych funduszy unijnych. Wracając do tego pytania o Budapeszt, to oczywiście ja tutaj nie zadeklaruję żadnej konkretnej
daty, bo te duże projekty są składane z wielu drobnych działań. My w tej chwili wykorzystujemy dostępną alokację na aktualnie realizowaną perspektywę unijną. Z utęsknieniem czekamy na moment ogłoszenia możliwości realizowania projektów, które mamy przygotowane. Co ważne i chyba w tym miejscu szczególnie warte jest podkreślenia, w przeciwieństwie do doświadczeń poprzednich lat, my mamy w tej chwili przygotowane już nowe dokumentacje projektowe, które pozwoliłyby przebudować infrastrukturę kolejową. Mamy świadomość, że dostępność środków nie pozwoli nam na zrealizowanie tych wszystkich planów, które są do przeprowadzenia, ale sukcesywnie eliminując te wąskie gardła, prace są i będą realizowane. Chciałbym podkreślić to, co przed chwilą już powiedziałem. My likwidujemy wąskie gardła na sieci kolejowej. Te wąskie gardła to są miejsca, w których nie ma możliwości wyprzedzania pociągów towarowych, czyli tam te stacje, które nie mają odpowiedniej długości torów po 740 metrów. Też poprawiamy systemy sterowania ruchem kolejowym, co podnosi efektywność prowadzenia ruchu, co z kolei się przekłada na możliwość układania lepszych rozkładów jazdy. Zabudowujemy nowoczesny system nadrzędny nad tą warstwą sterowania ruchem kolejowym. To jest system, który zapewni interoperacyjność, czyli spójność naszego systemu kolejowego z systemem europejskim, czyli jeżeli będą pociągi wjeżdżały z zagranicy do Polski, nie będzie potrzeby zmiany systemu, to tutaj punktowo mamy tego typu problemy. I też ważny element, o którym moi poprzednicy mówili, też nasza spółka jest mocno zaangażowana w rozbudowę potencjału przejścia na granicy wschodniej, Terespol, Małaszewicze. Tam my wspólnie z PKP Cargo, z Cargotorem zgrywamy inwestycje tak, żeby to się stało właśnie jeden z takich symboli nowego transportu w naszym kraju. Dziękuję bardzo. A do pana prezesa Olszewskiego właśnie też chciałem zapytać, ten dworzec Małaszewicze, który staje się już taką powoli, rozbudowuje się, rośnie i staje się też powoli symboliczną bramą wschodu na zachód transportu z Chin do Europy. Z drugiej strony Węgry też rozbudowują swoje dworce przeładunkowe. Oni również chcieliby siebie postrzegać jako taką właśnie bramę ze wschodu na zachód. Jak groźna, jak silna, jak mocna, jak trudna jest taka międzynarodowa konkurencja o transport? Jak to się rozgrywa według pana, z pana perspektywy? Czy polskie dworce się obronią? Patrząc z punktu widzenia centrów logistycznych, takie jak Małaszewicze, patrząc na statystyki, dzisiaj 90 ładunku na jedwabnym szlaku przechodzi przez Małaszewicze. W związku z tym no to jest podstawowy terminal intermodalny na jedwabnym szlaku. Oczywiście są próby obejścia, można powiedzieć, Polski na tym jedwabnym szlaku i to robią Rosjanie, uruchamiając swoje porty w Kaliningradzie. Tutaj też Litwini podejmują stosowne działania, budując w tej chwili drugi terminal, który usprawni transport towarów na jedwabnym szlaku przez Litwę i znowuż wykorzystywanie na Bałtyku ich portów. Również Austria planuje od wielu lat, ale na szczęście ten projekt nie odnosi się, nie ma sukcesu. Próbuje budować szeroki tor do Wiednia, tak żeby zupełnie Polskę pominąć. Tutaj oczywiście sytuacja na Ukrainie trochę też przeszkadza. Austriacy próbowali wpisać ten projekt w ramach unijnych projektów, to im się nie udało. To zostało przez polskich parlamentarzystów zablokowane, w związku z tym no, chwała za to. Tak więc mnóstwo jest różnych pomysłów na ominięcie Polski. Kolejny pomysł to jest Turcja ze swoimi, poprzez Azerbejdżan, zbudowane nowe połączenie kolejowe między Azerbejdżanem a Turcją, co też umożliwia
w tym momencie wkroczeniu Turcji od południa i uruchomienie tego jednego szlaku. Oczywiście Węgry, o których Pan mówił, z Chińczykami rozbudowują również terminale na swoim terenie, tak więc jest próba ożywienia Morza Czarnego pod tym względem. Tak więc no, jest duża próba, ale mimo tych prób 90% towaru na jedwabnym szlaku przechodzi przez polskie Małaszewicze. Tak, ale to pan pozwoli jeszcze dopytam, bo tu i teraz przychodzi tak, ale sam pan wymienił serię inwestycji, które się rozpoczynają. Jak poważnym te inwestycje są zagrożeniem, że czy za 5 lat, za 10 lat też to będzie 90%? Zawsze jak ma się 90%, to łatwo, szczególnie kiedy wzrasta ruch ładunków, czyli te przyrosty są. No, oczywiście infrastruktura musi wytrzymać. Stąd te inwestycje, o których była mowa, Cargotoru, spółki zależnej od PKP Cargo, czy PLK, tak żeby, czy też próba podjęcia pewnej inicjatywy budowy mostu kolejowego na Bugu pomiędzy Polską a Białorusią. Zobaczymy, co z tego będzie, bo to są już rządowe inicjatywy. Tego typu inwestycje pozwolą zwielokrotnić przeładunek w Małaszewiczach i te przyrosty ładunków, które będą, zostaną obsłużone. Jeśli one będą tak znaczące, że ta infrastruktura pomimo tych wszystkich inwestycji no, nie wytrzyma, w co wątpię, to wówczas oczywiście te procenty będą maleć, ale jestem na razie spokojny. Próby ominięcia Polski są trudne, bo to jest najprostsza droga i najszersza, że tak powiem, brama do Europy z Azji. Dziękuję bardzo. I do pana prezesa Grenia, bo no trudno jest pan. Przepraszam, jejciu, przepraszam pana. Się sypieć. Rozmawiamy. Trudno rozmawiając o portach pominąć kwestię jednak spektakularną kanału Sueskiego, co pokazało, że tak pewny transport, jak wydawałoby się transport morski, też potrafi być bardzo wrażliwy. Z pana perspektywy. Jest, pan, czy ta skala transportu morskiego, która przy okazji tego kanału Sueskiego się uwidoczniła, że przez kanał Suezki 12% światowej gospodarki przepływa, to jest potencjał, który również Polska jest w stanie wykorzystać, jesteśmy w stanie obsłużyć, czy spodziewać się podobnych działań jak w Małaszewicach, rozbudowywania portów kontenerowców, czy po prostu Polska jest zbyt daleko od szerokich akwenów morskich, żeby mówić o jakimś działaniach większej skali? Znaczy, my nie możemy, musimy mieć świadomość jednej podstawowej rzeczy, że 90% wymiany towarowej, światowej jest oparta właśnie o transport morski. W związku z tym porty, one zawsze były faktorem wzrostu dla gospodarek. One były historycznie również wpływały na przewagi cywilizacyjne i to się nie zmieniło. To jest w tej chwili uwidocznione w pieniądzu bardziej niż oczywiście w jakichś innych elementach, ale jak najbardziej. My jesteśmy wpisani już w tej chwili w światową gospodarkę, w światową wymianę handlową. Tak jak powiedziałem, mamy stałe połączenia z Chinami. To trudno uwierzyć w to, ale to u nas na burcie statku właśnie w porcie w Gdańsku jest blisko 11 tysięcy ruchów. Jest tylko jeden port na świecie, który ma więcej operacji na burcie statku niż właśnie port w Gdańsku. To jest Los Angeles. W związku z tym my jesteśmy naprawdę na tyle dużym rynkiem jako Polska. Mamy na tyle już w tej chwili połączenia dobre z naszymi południowymi sąsiadami, że w obszarze oddziaływania naszego portu mieszka blisko 100 milionów konsumentów, bo musimy pamiętać również o Skandynawii. Musimy pamiętać o Sankt Petersburgu, bo to od nas właśnie wychodzą statki shortsi, te fiderowe, właśnie z naszego hubu, jakim jest terminal kontenerowy, do tych mniejszych portów bałtyckich zlokalizowanych na północ od nas. My jesteśmy
efekt skali, z tym się nigdy nie wygra. On zawsze będzie budował, efekt skali będzie zawsze i masa krytyczna zawsze będzie budowała przewagę. I no, my w tej chwili na pewno będziemy rozbudowywać terminal. Zresztą te nasze inwestycje, które my realizowaliśmy jako zarząd portu, czyli cały układ drogowo-kolejowy do terminala, pięknie wpisana inwestycja PKP PLK, czyli przebudowa stacji kolejowej Port Północny. To jest to, co będzie nam dawało przewagę. I proszę mi wierzyć, że te projekty nie były liczone na te dzisiejsze przepustowości, jakie mamy. My zrobiliśmy to z bardzo dużym zapasem i jestem przekonany, bo jesteśmy w tej chwili na ukończeniu już postępowania, efektem którego będzie wybór podmiotu, który zalądowi nowe obszary w naszym porcie. Jestem przekonany, że nasz port się rozbuduje i tak jak odważnie w roku 2016 zaczęliśmy kroczyć w kierunku podium największych portów Morza Bałtyckiego. To się udało. Dzisiaj jesteśmy trzecim portem na Bałtyku. Kontenerowo jesteśmy już pierwszym portem na Bałtyku. Rozbudowa naszej infrastruktury, jestem przekonany, że jest w stanie nas wprowadzić do dziesiątki największych portów europejskich. A tak jak mówię, ta infrastruktura portowa przyczynia się do budowy innych biznesów okołoportowych, jakim jest między innymi właśnie przewozy kolejowe. Dziękuję bardzo. Panowie, jeśli mogę prosić o dosłownie 3-minutowe wypowiedzi na koniec, bo już czasu zostało nam bardzo mało. Pan prezes Walsewicz wspomniał jeszcze przed naszym startem naszej debaty, że to on odczuł blokadę kanału Sueskiego, a nie pan prezes portu Gdańsk, bo spadło o 40% transportu. Czyli widać, jak mówimy o bardzo delikatnej kwestii, termometr sytuacji światowej gospodarki, kwestie transportowe. I co ten termometr wskazuje? Jakiej temperatury pan się spodziewa w przyszłości? No to jak pan redaktor powiedział, system gospodarczy jest systemem naczyń połączonych, że gdzieś się coś wydarzy, to skutki widzimy w różnych miejscach. I rzeczywiście to też mówiłem wcześniej, że naszym głównym generatorem ruchu ładunków kontenerowych, bo oczywiście u nas przewozy ładunków kontenerowych stanowią, czy intermodalnych, 18% całości ładunków, czyli nie większość, ale z tych 18% to 40% ładunków jest oparte o przewóz, dowóz ładunków do portów. I tu do portu gdańskiego to jest tak dla nas bardzo ważne. Ta inwestycja, mówiąc o inwestycji portowej, to mówimy o inwestycji kolejowej, która ułatwi przewóz, czy załadunek i przeładunek, bo dzisiaj koleją chyba jest przewożonych 15-20% z ograniczeń infrastrukturalnych, a są nie 40%, a wielkość masy będzie wzrastała. I dlatego jeszcze jakby podkreślę raz, że przepływ ładunków, który my jako przewoźnik, a operator logistyczny chcemy jak najwięcej korzystać, no, opiera się o ten przepływ ładunków drogą morską. Potem one są rozwożone i jest cała siatka tych połączeń i działań w tym zakresie. I w gospodarce już po kryzysowej, po pandemii, ten ruch ładunków będzie z pewnością wzrastał. Czyli dzisiaj ta oferta, my budujemy ofertę o tak zwane 3 kryteria: czas, miejsce i cenę. Czyli po najlepszym czasie, najlepszej cenie i we właściwe miejsce. I to oczywiście decyduje klient, jakie kryteria w tym względzie podejmuje. I tutaj oczywiście ta awaria, czy też problem zablokowania kanału Sueskiego pokazuje, jak ważkie są inne kanały przewozu z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo można zablokować ruch gospodarczy międzynarodowy w sposób, no bym powiedział, bardzo prozaiczny. Więc dlatego też ta budowa sprawnych połączeń nowego jedwabnego szlaku, która właśnie wiedzie tą bramą Europy i jest port suchy w Małaszewiczach, jest pewną odpowiedzią na bezpieczeństwo. Czyli tym wyzwaniem, mi się wydaje, w przyszłości poza Europę, w najbliższych latach, poza uczynieniem Polski
tym głównym hubem przeładunkowym, transportowym Europy, jest również kwestia bezpieczeństwa i że to oczywiście proporcje, struktury, procentów zawsze przemawiają na korzyść ładunków morskich. Niemniej jednak należy pamiętać o tym bezpieczeństwie gospodarczym, szczególnie my mieliśmy możliwość dotknięcia czy odczucia w dobie pandemii, jak przewóz właśnie ładunków koleją był najbardziej bezpieczny i trwały, nie podlegający takim niebezpieczeństwom i wahaniom. Czyli w tym zakresie też o tym trzeba pamiętać, o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie właśnie gospodarczym i budowania alternatywnych możliwych dróg, szlaków komunikacyjnych, co też no, widzieliśmy w kwietniu. I rzeczywiście ten wpływ niewpłynięcia do portów statków no, przesunęło pewnie w czasie ten przewóz ładunków, ale z racji tych 40% udziału portów w naszym ruchu kontenerów no, spowodowało zauważalny spadek przewozów intermodalnych. Dziękuję bardzo. Pan prezes Bresz, bo tutaj mamy kolejną zmianę. Powstaje centralny port komunikacyjny. Jak mocno on redefiniuje mapę transportową Polski? Jak z pana perspektywy to będzie istotna inwestycja? No bo mówi się, że przy okazji takie na poziomie politycznym padają barwne porównania, że wreszcie zostaną na mapie kolejowej zatarte granice między zaborami, które rzeczywiście patrząc na linię połączeń kolejowych, te granice jeszcze widać. Pan rzeczywiście dostrzega CPK taki potencjał gwałtownej zmiany, czy to jest po prostu ewolucja, kolejny krok w rozwoju połączeń transportowych w Polsce? Na pewno koncepcja centralnego portu komunikacyjnego i siatki połączeń kolejowych to jest zmiana myślenia o transporcie, o rozłożeniu transportu w naszym kraju. My oczywiście jako spółka Polskiej Linii Kolejowej jesteśmy jednym z programu. W naszym zakresie jest modernizacja i włączenie istniejącej infrastruktury w sieć szprych, które są na mapie kolejowej wrysowane przez Centralny Port Komunikacyjny. 4600 km, z czego spora część już objęta pracami modernizacyjnymi. My widzimy w tej chwili siatkę kolejową docelową jako z jednej strony siatkę utworzoną ze szprych CPK, ale oprócz tego widzimy te główne ciągi komunikacyjne, o których mówiliśmy tutaj w pierwszej części panelu, czyli szlaki towarowe północ-południe i wschód-zachód. Cieszymy się z tego, że polska infrastruktura się rozwija, a utworzenie tego centralnego portu komunikacyjnego, kolejnego hubu, który być może też będzie stymulował rozwój pozostałych gałęzi, jest na pewno przez nas bardzo pozytywnie oceniany i czekamy na moment, kiedy pierwsze linie kolejowe się pojawią i wtedy będziemy na pewno jeszcze bardziej zmotywowani do tego, żeby poprawiać dostępność do kolei i w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych, bo tutaj co ważne, utworzenie nowych ciągów dla kolei pasażerskiej, tej kolei wyższej prędkości pozwoli nam na lepsze separowanie ruchu towarowego i pasażerskiego, co podniesie efektywność systemu kolejowego. O, wiesz, pan pozwoli, panie prezesie Olszewski, zadam podobne pytanie. Z pana perspektywy, czy budowa CPK związana z tym przebudowa połączeń kolejowych i cała infrastruktura wokoło kolejowa, czy konieczność przebudowania siatki połączeń pociągowych, tym wywołana, to jest naturalna ewolucja, czy jednak rewolucja transportowa? Znaczy, powstanie CPK jako pewnego centrum przede wszystkim logistyki pasażerskiej w Polsce, prawda? Oczywiście pewnie w jakimś zakresie cargo lotniczego też, ale głównie logistyki pasażerskiej, no to jest skok jakościowy gigantyczny, bo to są prędkości do 250 km na godzinę pomiędzy głównymi miastami w Polsce. I to nie będzie służyło tylko i wyłącznie pasażerom CPK, ale również wszystkim pasażerom i mieszkańcom miast, którzy w sposób szybki będą mogli przemieszczać się pomiędzy Warszawą a Wrocławiem. Dzisiaj takiej możliwości nie mają. W związku z tym no to będzie skok jakościowy, ogromna konkurencja kolei w stosunku do
ruchu drogowego w tym zakresie pasażerskim, ale nie tylko, bo to, o czym powiedział prezes Brejz, tak, możliwość zbudowania odcinków nowych czy wyremontowanie do tych prędkości 250 km na godzinę pozwolą chociażby pewnym dzisiejszym trasom stanie się trasą tylko towarowym, a dzisiaj prowadzony na tych trasach jest ruch pasażerski. Towarowy i pasażerski ma pierwszeństwo przed ruchem towarowym. Tak więc wyspecjalizowanie się pewnych tras jako typowo towarowych pozwoli w sposób skokowy podnieść prędkość handlową na tych trasach tych towarów, bo dzisiaj ta prędkość handlowa w przewozie towarowym to jest 25 km na godzinę. To jest, wydaje się być znacząco, znacząco za nisko niż powinno być. A to jest między innymi spowodowane tym, że ruch pasażerski ma pierwszeństwo, nie ma torów odstawczych. PLK tutaj musi pamiętać, że przy tych głównych liniach, kiedy remontuje, te tory odstawcze się muszą również pojawić, tak żeby pociągi mogły się mijać. Na szczęście jest to uwzględniane i to jest zasługa teraz nowego zarządu, bo wcześniejsze zarządy w okresie poprzednich rządów zapominały o tym. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie i pan prezes Grenke. Jak pan patrzył kanał Suezki, to co od razu przed oczami wyobraźni stawała panu sytuacja, że jakby się to samo wydarzyło na Sundzie, na kanale Sund, to Bałtyk właśnie byłby nieczynny i pan by tylko mógł pasjansa na komputerze oglądać, bo nie byłoby co robić. A jeszcze dokończę pytanie, bo właśnie te alternatywne różnego rodzaju szlaki, czy CPK dla pana jest bardziej konkurencja, że już wszyscy przestaną pływać statkami, bo będzie samolotem zwyczajnie szybciej, czy właśnie jakby się ten Sund zablokował, to można by samolotem dzięki CPK ratować sytuację? Panie redaktorze, zdecydowanie nie jest konkurencją. To jest, my traktujemy to jako uzupełnienie całego systemu. To, co powiedziałem, my zbudowaliśmy w tej chwili w porcie w Gdańsku duży hub kontenerowy, duży terminal, który obsługuje de facto cały rynek tej części Europy na tym ruchu właśnie towarowym z Azją. Nie wyobrażam sobie przeładowywania 30 milionów ton przewiezienia tego samolotami. Tego się po prostu, tego się nie da. Są ale duże lotniska, ale to może będą też duże samoloty. To, co powiedział pan prezes, jeden i drugi, słowo klucz, to jest uwolnienie po prostu, powstanie CPK-u, to jest uwolnienie slotów na torach i w związku z tym przyspieszenie tej prędkości handlowej, która faktycznie dzisiaj wynosi 25 km na godzinę, to jest ciągle mało, ale w połączeniu to, czyli uwolnienie tych możliwości transportowych, nadanie priorytetów, właśnie odwrócenie tego priorytetu na rzecz tych składów towarowych, spowoduje, że my jeszcze będziemy jako port i jako państwo bardziej konkurencyjni, a tym samym zbliżymy się właśnie do tego, czego chyba wszyscy oczekują, żeby zbudować tutaj z Polski taki właśnie hub, który zasila towarowo tą część Europy. To, co pan powiedział, że wcześniej, czy te stereotypy, jesteście tak dobrzy jak Polacy w transporcie. My już jesteśmy dobrzy w tym transporcie. Tego nie można też bagatelizować. Proszę zwrócić uwagę na firmy transportowe drogowe. To wręcz inne państwa zaczynają wprowadzać ograniczenia możliwości wykonywania usług właśnie przez naszych prężnych przedsiębiorców. I ja myślę, że to właśnie trzeba iść dalej do przodu bez absolutnie żadnych kompleksów, rozbudowywać, bo my potrafimy to zrobić 10 razy lepiej, szybciej i taniej. A tak jeszcze dopytam, jak pan widział kanał Suezki, to miał pan przed oczami Cieśninę Sund? To możliwe? Nie, możesz to powtórzyć? Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że kanał Suezki to jedynie skrót. I o kilka dni skraca podróż takiego wielkiego statku kontenerowego. Oczywiście to są zachwianie tych przewozów, ale to są przeszkody, które są do pokonania, bo będą wprowadzone
podejrzewam, że za chwilę dodatkowe obostrzenia, że statek będzie musiał się poruszać w asyście na przykład holownika i to już będzie minimalizowało to ryzyko. W związku z tym są metody. Ograniczeniem dla naszych portów, to co pan powiedział, są ciśniny duńskie, bo one mają głębokość 16,5 metra i de facto wszystko musimy podporządkować tym głębokościom. Ale na szczęście w tej chwili te statki duże, kontenerowe, największe na świecie, zresztą największy statek na świecie, HMM Gdańsk właśnie, który w tej chwili pływa, to spokojnie się mieści, także tutaj jestem spokojny o rozwój. Ja też jak obserwujemy deski kreślarskie projektantów tych wielkich statków oceanicznych, to będą dalej wchodziły na Bałtyk. Ciśniny duńskie nas nie zablokują. Super, dziękuję bardzo za bardzo ciekawy panel. Dziękuję bardzo panom, że znaleźliście dla nas czas. Dziękuję bardzo państwu za to, że poświęciliście nam czas i oglądaliście nas. Przepraszam za moje przejęzyczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.